kochani, witam Was bardzo serdecznie w serii Moja druga ciąża. W tym filmiku miesiąc dziewiąty, ostatni miesiąc, ostatnie chwile przed porodem. W tym filmiku pokażę Wam tak szybciutko, co spakowałam do walizki dla baby i co spakowałam dla siebie. To naprawdę będzie taki mega, mega szybciutki filmik. Słuchajcie, w tym miesiącu dużo się działo. Byłam w szpitalu dwa razy, u lekarza GP, w jednym tygodniu do szpitala, w drugim tygodniu do lekarza. Człowiek czuje się naprawdę coraz wolniejszy, już nie mam tak siły wszystko robić i z Lili, i w domu, i porządki, już wiecie, nie chce mi się tak bardzo robić, no ale trzeba. I jeszcze do tych lekarzy i do tego szpitala trzeba jeździć, już kompletnie człowiek opada z sił, no ale trzeba systematycznie sprawdzać, czy jest wszystko ok, także trzeba jeździć, trzeba się badać. Oczywiście w tych cotygodniowych relacjach wiecie, jak tam się czuję, także nie będę tego opowiadać, bo bez sensu jest powtarzać to samo. Także szybciutko pokażę Wam, co spakowałam do torby. To jest moja walizka. Po otwarciu. Tutaj są rzeczy trochę dla małej, trochę moich. Tutaj same dla dzidzi. Tutaj mam Fenivion, który teraz biorę i biorę sobie go do szpitala. Również będę brać witaminy. I tu mam parę kompresów. Dobra. Zaczynamy. Mam ręczniczek z kapturkiem, parę pieluszek tetrowych, ceratkę, tutaj mam balsam dla dziecka oraz płyto kąpieli, ale mi się wydaje, że przeleję sobie, bo to duża butla jest, to jest 400 ml, także przeleję sobie, bo naprawdę będę myć może 2-3 razy, bez sensu brać całą butlę, także przeleję sobie jakieś mniejsze opakowanie, na razie tylko tak wsadziłam. Ok, tutaj mam ciuszki i ciuszków teraz biorę naprawdę bardzo mało, tak mi się wydaje. Naszykowałam w domu, po prostu nie mam tyle miejsca aż w tej walizce, nie chcę brać nie wiadomo ile rzeczy. Naszykowałam mojemu mężowi, jak będę potrzebować, żeby mi po prostu dla dziecka przywiózł. Pierwsze co, to mam oczywiście ten swaddle wrap. Biorę go i mam nadzieję, że on będzie dzieciak grzecznie spać. Także to biorę. Biorę jedne spodenki. A tak mniej więcej pokażę Wam. Parę czapeczek, body na ramionczka, też parę tylko sztuk. Tutaj mam body z rękawkami i kołanuszki, także te jedne spodenki wystarczą. Tutaj biorę tylko dwie pary. I śpiochy same ze 4-5 par. Też mi się wydaje, że wystarczy. Tak jak wcześniej Wam wspomniałam, wszystko zostawiam mojemu mężowi na wierzchu. Jakby mi coś potrzebne było, to on przywiezie. Tutaj mam te waciki. Tu mam kosmetyki dla małej i naprawdę zmieściłam się w taką kosmetyczkę bezbarwna, najlepiej, że widać co mam, oprócz tamtych. Tutaj jeszcze mi się zmieści ten płyn i może balsam również. I tutaj szybciutko Wam powiem, smoczki schowałam, sudokrem, bepanten, też jeszcze mam małe kompresy, patyczki do przemywania pępuszka. Wzięłam sobie teraz Octanisep sprayu, już pokazuję. Octanisep sprayu i mam do przemywania oczu sól fizjologiczny i to tyle w sumie. Mam szczoteczkę i jeszcze Lili, obcinałam teraz pazurki, także muszę wziąć nożyczki jeszcze dołożyć. Butelkę biorę taką z Aventu, kupiłam cały zestaw tych butelek, byłam bardzo z nich zadowolona, Lili bardzo dobrze piła z tych butelek, także butelkę, szczotkę do mycia, bo mi się teraz w ogóle przypomniało, że ja będę musiała przecież wymyć te butelki, więc szczotkę i płyn do mycia naczyń również muszę sobie jeszcze wlać w jakiś mały pojemniczek i będę chodzić do położnych, żeby wyparzyć je po prostu, bo bez sensu brać jeszcze sterylizator czy coś tam, jakiś czajnik, także bez sensu to wszystko. Biorę na wstępie 20 pieluszek i jedno opakowanie ekstra. Średnio liczyłam z Lili chyba 10 pieluszek, 9-10 pieluszek na dobę schodzi. Także mam na dwie doby pieluchy, mój mąż mi przywiezie jak trzeba będzie. Biorę tylko jedne buciki na wyjście, skarpetoszki jakieś, mokre chusteczki, te water wipes, to ja używam. Biorę dwa śliniaczki i na wyjście jedno ciepłe bardzo ubranko. To jest bluza i spodenki.
i takie troszeczkę chłodniejsze. Jakby było bardzo ciepło, jak jej rodziłam, było naprawdę bardzo ciepło, teraz jest troszeczkę chłodniej. Sweterek i jakieś tam ciuszki. I z ciuszków to tylko tyle. I jeszcze skarpy, ciochy tu, jak widzicie. I przejdźmy może na tą stronę. Jeszcze mam kocyk z Lamiru, który dostałam od siostry, taki piękny, mięciutki, z cupcake'ami. Także kocyk taki jeszcze biorę do szpitala. Ok, tutaj z tej strony jestem zapakowana w połowie, moje rzeczy jest naprawdę bardzo, bardzo mało i dla małej. Zastanawiałam się, jak będę ściągać ten pokarm i butelka będzie stała i będzie zimna, więc siostra mi dała podgrzewasz do butelek, więc go biorę do szpitala, położę sobie, jakbym miała nawał mleczny, chociaż wiem, że po cesarce, tak jak za pierwszym razem, nie miałam tego mleka przez pierwszy dzień tak naprawdę, ale później piersi tak mi nabrzmiały i naprawdę był nawał mleczny, także ściągałam mleko i ono po prostu sobie leży w lodówce, może sobie leży, no ale później trzeba będzie jakoś je podgrzać, prawda? Więc biorę podgrzewacz do butelek. Malutki jest, także mało miejsca mi zajmuje. Tutaj mam schowany już laktator w woreczku. Dodatkowo mam tutaj właśnie przezroczyste, żebym wszystko widziała, buteleczkę z Medeli, ale również biorę butelkę z Aventu, bo nie wiem, czy będzie chciała mała ciągnąć z tej butelki, także na wszelki wypadek biorę jeszcze drugą. Z Dettola to są antybakteryjne chusteczki. I tu chyba już wszystko dla dzieci, moje rzeczy, czyli duże podpachy, biorę dwa opakowania, żeby nie było. Piżamy, spodnie i koszulkę do tego, mam dwa biustonosze, żeby mi łatwiej było ściągać mleko. Klapeny mam jedne, takie z gumą, cieplejsze do chodzenia i pod prysznic biorę sobie jakieś zwykłe japonki, chusteczki. Tutaj z takich rzeczy moich, biorę sobie dwie pary skarpetek, jakby było chłodno. I wkładki do biustonosza, czyli wkładki laktacyjne. Żeby mi nic nie przeciekło, to by było tyle z tych rzeczy takich podstawowych moich. Oczywiście sobie ubranie na wyjście też muszę jakieś naszykować i spakuję sobie, ale to już mam, pokażę Wam, w torbie. Tu biorę sobie taką torbę podręczną, po prostu, żeby szybko mi było coś tam znaleźć. I tak, kosmetyczkę to tą samą, co byłam z Lili, już sobie popakowałam wszystkie rzeczy typu, podpaski sobie jakieś zwykłe jeszcze wzięłam, żel pod prysznic, balsam, płatki, tonik, szampon, szczoteczka, pasta do zębów, wszystko zapakowałam sobie tutaj. Biorę dwa ręczniki, jeden duży do ciała, żeby wygodnie było mi się wytrzeć, i jeden mniejszy do włosów. Biorę jakąś tam babciną jedną koszulinę, piżamę, jakiś dezyk i to tyle tutaj z tych rzeczy. Biorę oczywiście jeszcze swoją kosmetyczkę do make-upu, bo na pewno się umaluję, będę chciała fajnie wyglądać na zdjęciach tu małej. I tutaj jeszcze będę musiała zmieścić swój aparat, ładowarkę do aparatu, bo pewnie będę chciała zrobić od razu małe jakieś zdjęcia. Tutaj wsadzę swoje karty również do tej torebki, no i wiecie, jakieś tam pieniądze sobie wezmę, drobne, może coś tam będę chciała sobie kupić, chociaż mi się wydaje, że nie będę nigdzie łazić, no ale takie podręczne rzeczy. I to wszystko. I tutaj spakuję też ubrania jeszcze na wyjście ze szpitala. To by było wszystko, co biorę do szpitala dla siebie i dla małej. To by było tyle na miesiąc 9 i na całą ciążę. Pokażę Wam teraz, jak wygląda już brzuszek w tych ostatnich tygodniach ciąży. Teraz już pokażę Wam bez koszulki. Tak wygląda brzuszek, słuchajcie, już się robi ta linia, pępek jak zawsze ja miałam wystający, tutaj mam cięcie po wyrostku, tutaj naprawdę bardzo nisko jest cięcie po cesarce, także ten szew będę miała wycinany i normalnie będę miała skórę tak naciąganą i nowy szew, także nie będę miała dwóch szwów. Zobaczcie, tak wygląda brzuszek. Nie mam żadnych rozstępów, nic mi nie wyskoczyło. Jak widzicie, paznokci nie maluję, bo czekam. Taki jest brzuszek. Z jednego boku i z drugiego boku.
tutaj mam dużo ciała. No ale musiało mi gdzieś to 15-16 kilo wejść. Poród będzie lada dzień. Także kochani, to by było na tyle. Jak widzicie, tutaj jest łóżeczko. Będę kręcić kolejny filmik odnośnie łóżeczka. I powiem Wam bardzo ciekawą rzecz. Także oglądajcie koniecznie kolejne filmiki, bo usłyszycie coś naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważnego. Kochani, trzymajcie za mnie kciuki, żebym nie była przy porodzie aż tak bardzo jak przy pierwszym. Mam nadzieję, że będę silna i dam radę, może tylko razem leć, a może w ogóle i będę naprawdę dumna z siebie. Ale słuchajcie, no taki mam organizm, tak funkcjonuje i tak to już jest. Ale mam nadzieję, że nie będę mdleć tak jak przy pierwszym porodzie. Także kochani, to już jest tuż. Niedługo pewnie dostaniecie wiadomość z porodówki, że tam już sobie siedzę. Trzymajcie się cieplutko i pozdrawiam Was serdecznie. Pa!